Po co nam państwo? Chodzi o twór polityczny, a nie państwa naszych czytelników. Ale jeśli poczuliście się sprowokowani, nie jest to nie na miejscu. Jeśli kiedyś zastanawialiście się, czy żyjąc w państwie żyjemy w wielkiej grze, na łodzi ratunkowej, czy może w wielkiej rodzinie, a może czy jesteśmy poddanymi na folwarku, albo jeśli ciekawi was, jakie alternatywne opcje do życia w państwie proponowali anarchiści, albo jeżeli czasami przed śniadaniem kusi was projektowanie idealnego państwa, lektura numeru 4 Filozofuj jest dla państwa.